Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na denko, które jest z września i października i tu będą te produkty, które zużyłam w ciągu tych 2 miesięcy. Opowiem troszeczkę o nich, jak mi się sprawdziły i czy je polecam. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, zapraszam do oglądania. Pierwszy produkt, jaki tutaj jest na wierzchu, zużyłam wspólnie z mamą, użyłam go wprawdzie tylko kilka razy. Jest to Rexona Fresh o zapachu aloesu, taki żel pod prysznic, 250 ml, bardzo intensywnie pachniał, przyjemnie mył, nie wysuszał skóry, także super i też mega wydajny. Następna rzecz, której nie dokończyłam, bo jest już przeterminowana i po prostu zaczęła pachnieć, no nie najlepiej, zostało mi jej tyle. Jest to mgiełka z Pur Blanki, bardzo ładny zapach. Niestety już po prostu przestarzały i zmęczyłam się nim, dlatego wyrzucam, miałam go już ponad około 2 lat. Ale ogólnie zapach polecam, jest piękny, taki kwiatowy. Dosyć intensywny jak na mgiełkę. Kolejne dwie rzeczy, które zużyłam, są do włosów i to jest odżywka wygładzająca, dyscyplinująca włosy, stop puszeniu się włosów. A następna odżywka jest, to jest właściwie maska. I to jest ta maska z serii Nutri 5. Ona już jest wycofana i powróciła pod nową szatą graficzną. I obie sprawdziły się fajnie. Ta bardzo mocno pachniała. I co mogę o niej powiedzieć, to to, że włosy faktycznie są gładkie. Natomiast ta odżywka wygładzała przyjemnie włosy. Nie pachniała tak mocno. Na pewno pachniała moim zdaniem przyjemniej. I też włosy nie przetłuszczały mi się tak bardzo, ale działała słabiej niż odżywka z tej serii. Nawet miałam wrażenie, że ona jest trochę rzadsza od tej maski. Od tej odżywki, przepraszam. I że po prostu odżywka działa nieco lepiej. Natomiast to pięknie nabłyszczało włosy. Włosy były miękkie, gładkie. Ale do tej maski na pewno nie wrócę, bo jest mała pojemność i no po prostu już jakby też cena jest troszkę większa za mniejszą pojemność niż tej odżywki, więc do tej nie wracam. A co do tej, myślę, że też nie wrócę ze względu na ten zapach. Chociaż może kiedyś w przyszłości. Po tej bardziej przetłuszczały mi się włosy niż po tej masce, ale całkiem przyjemna, więc myślę, że mogę ją polecić, ale nie jestem po prostu pewna, czy wrócę przez ten zapach, bo nie lubię jakichś mocnych zapachów w odżywkach. Zużyłam mydełko z Oriflame. Właściwie w sumie jeszcze nie zużyłam, bo jeszcze jest. Ładnie pachnie, ale barwi ubrania. Podczas prania. I to jest pierwsze mydełko z Oriflame, jakie mi się trafiło, gdzie dosłownie barwiło wodę na zielono. Także jeżeli lubicie takie efekty, to ok, natomiast ja nie lubię i no niestety nie wrócę. Zużyję, ale no nie. Oczywiście mój ukochany krem Dermosan. Zachwalałam go tyle razy i w ulubieńcach też się pojawił, więc jeżeli chcecie się coś więcej dowiedzieć, to odsyłam tam. To jest wersja półtłusta, 40 gramów, wystarczy na około 2-3 miesięcy. Akurat ja go używam 2 razy dziennie, więc mi wystarczy na jakieś 2-2,5 miesiąca. Kolejna rzecz, jaką zużyłam, jest to maska do twarzy Grixis, czyli ta maseczka z algami z Planet Spa. Mocno pachniała algami, całkiem przyjemnie wygładzała skórę. Nie wiem, czy do niej wrócę, natomiast ona jakby nie oczyszczała skóry, tylko po prostu ją wygładzała. Chociaż szczerze mówiąc, po masce peel off, no to mogłaby trochę tego martwego naskórka czy jakichś zanieczyszczeń ściągnąć.
Nie powiem, czy to robiła po prostu. Nie wiem. I też przed nakładaniem maseczki ja dokładnie myję twarz, używam peelingu, więc tak jakby moja opinia mogłaby być no nieobiektywna, że tak powiem. Po prostu nie wiem, czy ta maseczka też coś wyciągnęła z tych porów, czy nie. Wągrów na pewno nie usuwa. Ale bardzo przyjemnie właśnie wygładza, także może kiedyś wrócę, czemu nie? Tutaj zużyłam, dzisiaj dokończyłam tą kredkę. Avon True, jest to odcień Emerald Glow i to jest taki. Nic tu nie ma. To jest taka ciemna zieleń, czego tutaj nie widać. Dosłownie taka bardzo ciemna, zgniła zieleń z zielonymi drobinkami. Tego niestety w kamerze za bardzo nie widać. Całkiem przyjemnie się rozprowadza. Piękny kolor, bardzo mi pasuje. Tylko nie pasuje mi trwałość, bo kiedy powieka się spoci, to ona się po prostu z tej powieki zlewa. Więc albo znajdę sobie identyczny kolor z Avon lub z jakiejś innej firmy, albo po prostu kupię tą i nie wiem, będę używać na bazie. Bo kolor naprawdę mi pasuje, ale ta trwałość, no, no nie. Wyrzucam też taki błyszczyk z Avon True Color. To jest odcień Naturally Bare. Jest to taki śliczny odcień nude. Też już ma ponad rok, a trwałość po otwarciu, termin to jest 6 miesięcy. Bardzo ładnie pachnie taką słodką czekoladą. Też całkiem słodko smakuje z tego, co wyczułam. Ale już też troszeczkę wydaje mi się, że ten zapach odrobinkę się zmienił. A używam go dość rzadko, więc no nie będę ryzykować i po prostu pozbyłam się go, ale zamówię na pewno z wyprzedaży następne takie opakowanie, bo jest bardzo delikatny, ładny kolor, zobaczcie. Przyjemnie usta nawilża, one nie są wysuszone, przyjemna konsystencja. Naprawdę świetna. I właśnie bardzo, bardzo lubię ją używać, jak skończy mi się na przykład balsam do ust. Także to mogę Wam polecić. Kolejne, co jeszcze mam w takim specjalnym dozowniku, to jest mydło Apart o zapachu gardenii i wanilia. Cudowny zapach. Kupiłam wtedy, było jeszcze po tańszej cenie za 5 zł. I naprawdę jest mega wydajne, to jest 900 ml. I wystarczy spokojnie na jakieś 5 miesięcy. I przede wszystkim bardzo lubię ten zapach i lubię go za to, że nie wysusza dłoni. Zużyłam także takie waciki do zmywania makijażu. Tu jest 140 sztuk. 100% bawełny. Bardzo dobrze zmywały mi makijaż, także myślę, że wrócę. Są wydajne i dość tanie. Super. Ostatnimi rzeczami są próbki i tutaj zużyłam taki krem z podwójnego programu. Tutaj pierwszą część zużyłam w poprzednim demku. To jest na dolną powiekę. Liftingujący system taki podwójny. Program do oczu i wszystko fajnie, tylko on okropnie pachnie, moim zdaniem, bardzo intensywnie. I jak nałożyłam go na swój krem, to śmierdział w połączeniu z nim. Więc do tego na pewno nie wracam. Są lepsze kremy liftingujące, które nie robią mi takich problemów. I na przykład to jest to. Świetnie się sprawdza do skóry pod oczy, gdzie mam skórę wrażliwszą, bardziej suchą. Nie piecze, nie podrażnia. Leciutkie, taka próbka jest bardzo wydajna, bo przy stosowaniu
Dwa razy dziennie, czasami raz dziennie wystarczy. Spokojnie myślę, że na 10 posmarowań mi wystarczy na twarz. Może troszkę mniej, w zależności jak dużo kładę tego w serum. I naprawdę widać, że działa przeciwzmarszczkowo, bo moja sucha i no po prostu po odwodnieniu już pozmarszczkowana dosłownie skóra pod oczami. Odzyskuje tą młodość, więc tego będę na pewno używać regularnie. Zużyłam też próbkę podkładu Pure Euphoria z Jordani Gold, to jest firma Oriflame i to jest taki odcień chyba Light Ivory, czy coś takiego, nie pamiętam. Bardzo ładny podkład, w tym sensie, że są ładne kolory. Akurat ten był dla mnie ciut za ciemny. Dosłownie o jeden odcień. Ale tu jeszcze troszkę jest. Ale na pewno przetestuję inne kolory, ponieważ był leciutki, nie wysuszył skóry, nie było poczucia, że skóra nie oddycha. Naprawdę bardzo przyjemnie po prostu na skórze się czułam w nim, tak? Myślę, że chętnie kupiłabym może w przyszłości pełną wersję, jeżeli będzie jakaś promocja, bo teraz on jest troszeczkę za drogi, jak dla mnie. I tyle, no i polecam. To jest druga próbka, także tutaj zużyłam, wprawdzie tutaj nie całą, ale już pozbywam się tej próbeczki. Odcień Sweetheart, to jest, nie pamiętam z której serii próbka. Blossoming Pink, to jest ta pomadka z serum. Świetnie nawilżają, tak by the way, te pomadki. Tutaj Matte Legend, Iconic, niestety nie do końca chyba mój odcień. Ale uważam, że zarówno Sweetheart, jak i Iconic są, mają bardzo piękne odcienie. I tutaj następne Blossoming Pink. Bardzo lubię ten odcień, Nude i Petal. Bo bardzo dobrze nawilżają i mają przepiękne kolory. I ten odcień Petal mam, to jest nazwa Refreshing Petal. Świetny, świetny odcień, jeden z moich ulubionych, tak jak ten Blossoming Pink. Usta są dobrze odżywione, faktycznie czuć to serum w pomadce i jest piękny, delikatny kolor. Także kochani, w tym filmiku to już jest wszystko. Ja pakuję te rzeczy i mogą już iść do kosza. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, powiedzcie koniecznie, które z tych rzeczy Wam się sprawdziły, co bardzo lubicie, co nie, co mi polecacie jako zamienniki, jakieś na przykład kremy przeciwzmarszczkowe czy błyszczyki, żebym sobie wypróbowała właśnie, czy o jakąś dobrą maskę peel-off oczyszczającą. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!